Halo, halo, dzień dobry, witamy ponownie. Witamy. Jesteśmy na Malcie, a aktualnie jesteśmy w najbardziej wysuniętej stolicy Europy na południe, czyli w Valletcie. Dokładnie, dobrze zgadliście, jesteśmy w Valletcie. Wczoraj późno dosyć przyjechaliśmy i zostaliśmy ogłoszeni przebiegnie przez Karolinę Piotra z bloga Rude i Czarne, którzy od 3 lat mieszkają na Malcie i są tutaj naszymi takimi przewodnikami, gdzie są, co możemy zrobić, powiedzieli nam kilka fajnych miejsc, także będziemy korzystać z ich rekomendacji, a Was zapraszamy na vloga z Malty. Tak naprawdę to nie jest nasza pierwsza wizyta na Malcie, tylko druga. Tak, byliśmy tutaj 6 lat temu? Tak. Było bardzo fajnie, wynajęliśmy sobie wtedy skuterek, dużo pozwiedzaliśmy, odpoczęliśmy i stwierdziliśmy, że trzeba drugi raz przyjechać. Tanie bilety nas skusiły. Ale naprawdę fajnie wracać do miejsc, w których się było, bo można tak ożywić wspomnienia. Właśnie teraz przechodzimy się uliczkami Valletty i... No tak, wspomniałem sobie, ja w tym barze siedzieliśmy, a tutaj coś odpoczywaliśmy i takie miejsce troszkę już znane. Dokładnie. I przyjemnie się wraca. Ale to nie zmienia faktu, że będziemy odpływać dalej i trochę więcej. Zobaczymy miejsca, których jeszcze nie widzieliśmy. Malta, jako że kiedyś była pod kontrolą Wielkiej Brytanii, ma wiele brytyjskich akcentów, a oto jeden z nich. Budki telefoniczne. Idziesz zadzwonić do mamy? Przepraszam, chciałem zadzwonić. Zabudowa Malty jest bardzo ciasna. Kamieniczki są bardzo blisko siebie. Z takimi charakterystycznymi balkonikami. Tutaj widać. Do centrum Valletty nie można w ogóle wjechać samochodem. O, ta uliczka. Jak to jest ładne. I też w wielu oknach można zobaczyć charakterystyczne drewniane okiennice. Tutaj ktoś sobie bardzo fajnie pomalował je na czerwono. Dużo obok centrum Valletty, no w sumie Valletta jest tak mała, że wszędzie jest blisko, znajdują się dwa ogrody. Ten tutaj jest to ogród dolny i wcale nie znaczy, że znajduje się pod górnym ogrodem, tylko obok niego. Tutaj są trzy miejsca. Pierwszym z nich jest to, czyli to jest grobowiec. Drugim miejscem jest pomnik Enei, który właśnie mijamy. Ale według mnie najciekawsze znajduje się tutaj za tym murem. Jest to dzwonnica. Tu znajduje się dzwon pokoju. Jest on poświęcony wszystkim ofiarom wielkiego oblężenia Malty, w którym zginęło prawie 7 tysięcy osób. A za nim znajduje się widok na falochron i Morze Śródziemne. A tu, proszę Państwa, przed nami Trójmiasto. Nie jesteśmy na północy Polski, jesteśmy nadal na Malcie. Czyli Birgu, Senglea i Gospicua. Trzy miasta sąsiadujące z sobą, które za czasów Joannitów służyły jako ich siedziba, zanim zostało przeniesione do Valletty. I tam też znajduje się wielki port, z którego odpływa dużo, dużo stateczków. A z czym Wam kojarzy się Malta? Bo mi kojarzy się z zakonem maltańskim, który miał tutaj swoją siedzibę przez kilkaset lat. Przybył tutaj na początku XVI wieku. I to był złoty okres dla Malty, ponieważ wtedy nastąpił największy rozkwit dla niej, największa rozbudowa. Zakon maltański był bardzo mocno uzbrojony, miał bardzo dobrą flotę, która tutaj rządziła i kontrolowała cały obszar Morza Śródziemnego. Dzięki temu jest teraz na Valletcie, na całej Malcie bardzo wiele pozostałości z tego okresu. I na początku Joannici mieli swoją siedzibę w Birgu, tam jest teraz aktualnie Trójmiasto maltańskie, ale później po drugiej stronie zatoki została przeniesiona do stolicy, do La Valletty, a sama nazwa pochodzi od mistrza zakonu i na jego cześć tak zostało nazwane miasto. W samej Valletcie jest bardzo dużo budynków charakterystycznych dla tego okresu, to znaczy nie są one bogate, one z zewnątrz wyglądają bardziej jak fortyfikacje wojskowe, natomiast w środku są bardzo, bardzo mocno zdobione i bogate. W Pałacu Mistrzów, gdzie teraz znajduje się Pałac Prezydencki i siedziba parlamentu, znajduje się zbrojownia, w której aktualnie jest 6 tysięcy eksponatów, a jest to 1/4 całego sprzętu zbrojnego, którym dysponowali
Joannici. A zakon Maltańczyków, można tak chyba powiedzieć, istnieje do tej pory i głównie zajmuje się on pomocą, szpitalami, pomocą chorym. Chyba w Polsce jest 160 zakonników maltańskich, którzy niosą pomoc ludziom. Peace and love. Samochodów walecie i w ogóle na Malcie nie polecamy wam ich wypożyczać. Lepszy jest dużo skuter, ponieważ Malta jest bardzo ciasna, uliczki są bardzo wąskie. Nie ma gdzie parkować, tak jak tutaj to widać. I druga ważna rzecz, są oznaczenia parkingowe. Jeśli jest kolor żółty, tak jak tutaj, jest to miejsce zarezerwowane dla rezydentów i nie wolno tu parkować. To akurat jest chyba komuś przepisane. Ale jeśli jest kolor biały, tak jak tutaj, można na nich parkować i są to miejsca darmowe. Ale wjeżdżając do Valletty, nie warto tego robić, ponieważ za wjazd samochodu do Valletty, który nie ma uprawnień, żeby tu wjechać, jest mandat, nie bagatela? 150 euro. Więc można zostawić auto w miasteczku obok, we Florianie, czyli jakieś 50 metrów od wejścia do Valletty i sobie przejść i sobie zwiedzać. Valletta nie jest duża, więc spokojnie można robić sobie spacer wokół miasta. Co do wypożyczenia auta, no wydaje nam się, że można teraz wypożyczyć auto, bo jest dosyć chłodno, a w lecie jest fajnie się tylko i wyłącznie skuter. Poruszać skuterem. Niestety prognozy się sprawdziły i właśnie zaczęło padać, więc idziemy na kawę i na ciastko na poprawę humoru dla tej pani, a ja idę na kawę. Idziemy się skręcić, a wiemy, według prognoz ma padać około godzinki, półtorej, później ma się w miarę rozpogodzić, więc damy radę. Ślisko. O, a tu znowu jakie fajne balkoniki. To ten dźwig tam. Strasznie dużo tutaj jest dźwigów i... Malta się rozbudowuje, remontuje. Remont. A propos remontu, właśnie wczoraj Karolina z Piotrkiem nam opowiadali, że kilka razy na Malcie, tu w Valletcie miały takie zdarzenia niefajne, bo podczas remontów czy budowy nowych budynków stare się zawalały po części. I była taka historia, że pani była w swoim mieszkaniu chyba w kuchni i w pewnym momencie Odpadła jej cała ściana, bo obok była budowa. Może sobie tutaj Maltańczycy nieźle budują. Ale tu jest ładny patrz. Idziemy na prom, z którym dostaniemy się z Valletty do Sliemy. Zaraz obczajemy, kiedy płynie, ile kosztuje. Ale coś tu pustawo. Jednak nie jedziemy promem. Płyniemy się mówi, a nie. Płyniemy. Jechałaś kiedyś promem? Jechałam. Nie chcę tam się czekać, musimy czekać pół godziny, więc idziemy na piechotkę i trochę autem. A promem chcieliśmy przepłynąć w ten sposób. Jesteśmy tutaj i chcieliśmy się dostać do tej kawiarni u góry Siemie. Rany moment. Znajdź tu miejsce do parkowania. Idziemy do Berry Cafe, prowadzone przez małżeństwo polsko-włoskie z podobno najlepszą kawą z kremem pistacjowym. Justyna jakby powiedziała, ale poszła. I z jakimś bardzo dobrym ciachem. Także jeszcze chwilka i tam będziemy. Takie malutkie. No będzie pani zadowolona z wyboru. No to próbuj. Jak ci smakowała kawa pistacjowa? Przepyszna, naprawdę. Tylko tyle? No co mam ci powiedzieć, mega fajne połączenie. Przyjemny klimacik, malutki trochę lokal, ale bardzo przyjemny. Nie spotkaliśmy właścicielki. Właścicielki, teraz chyba pokoju. Ewy. Ale chyba był mąż Włoch, więc przyjęliśmy tam włoskie. I wie tak. Maria, pirot drogowy. Dobra. Lecimy teraz na cynamonkę. Tam cieszysz się? Czujesz ten zapach? To jest to, proszę państwa, zaczęto przyszyć z cynamonki. Jeszcze przed zachodem słońca dotarliśmy na południe wyspy, do takiej malutkiej, klimatycznej wioski, jaką jest... Marsza Szlol. Dokładnie tak. Jest to wioska... Sprawdzasz, czy to potrafię powiedzieć, czy o dokładnie co chodzi? Tak. Jest to mała wioska rybacka położona w południowej części wyspy, w której można zjeść przepyszną rybkę. Znajduje się tutaj największy port przeładunkowy w południowej części Malty. Co oznacza nazwa? Wiesz, co oznacza nazwa Marsza Szlok? Nie, ale pewnie mi powiesz. Południowy wiatr. Bardzo charakterystyczne w tej wioseczce są łódki, takie kolorowe, nazywane luzu. Służą one, jak się domyślacie, do połowu ryb.
Malta, dzień trzeci, o, więc drugi. Pogoda się okazała się, wedle zapowiedzi, być najgorszą i od rana było pochmurno, dużo padało, teraz troszkę się wypogodziło. No i właśnie się zebraliśmy, jedziemy zjeść sobie śniadanko, czyli klasyczną wtirę, coś w rodzaju la panini, a potem uderzamy na Gozo. Karolina z Piotrkiem polecili nam swoje ulubione wtiry. Właśnie je znaleźliśmy i idziemy spróbować. Dużo ludzi, chyba dobre. Wtira to taki okrągły chlebek, czy to bułka z dziurką, z różnym nadzieniem. A miejsce samo sobie bardzo popularne. A że jedzą tu lokalsi, to znaczy, że jest dobre. Czekamy, kto jest. Słuchajcie, to jest jedna porcja. Siedzimy sobie lokalnie, jemy wtirę. Tu mamy towarzysza po naszej prawej. Tak, najlepsza jest pani, która chodzi z serwetkami. Podchodzi do wszystkich, rzuca ręczniki papierowe, tak, ta bułkę. Brzuchy pełne. Tutaj okruszki ściągnięte z brody. Jak ci smakowało? Takie panini chyba to było. No, nie tylko mieli jakieś swoje tam specyficzne sosy. Z jajkiem mieliśmy. Ale bardzo dobre. I widać, że bardzo popularny wśród lokalnych. No kolejka była non-stop, jak tam siedzieliśmy. Ale powiem wam, że zjadłem pół tego całego chlebka i brzuch pełny. Zabieramy was do Mdiny, czyli pierwszej stolicy Malty, miasta ciszy, a dla niektórych pewnie bardziej znane jako King's Landing. I mamy wejście. I tutaj wjeżdża muzyczka. Welcome to King's Landing, ladies and gentlemen. Do you mind following us? Będąc w Mdlinie, zwróćcie uwagę na fasadę katedry, która się tutaj znajduje i na dwa zegary na obu wieżach, gdyż jeden z nich wskazuje miesiące i dni, a drugi wskazuje godziny i minuty. Przyjechaliśmy w okolice Golden Bay i Clay Cliffs. Myśleliśmy, że polatamy dronem. Co prawda wypogodziło się, ale tak wieje, że jak wystartuje dronem, to on od razu będzie gdzieś tam. Także pozamiatane. Będą widzieszki z GoPro i z aparatu. Dotarliśmy do wioski Papaya. Została ona zbudowana na potrzeby filmu w latach 80., a później została przekształcona w park rozrywki dla miłośników Papaya i park dla dzieci. Mam nadzieję, że coś mnie słychać. Teraz można do niej wejść, pozwiedzać, spędzić tu miło czas. Do portu, skąd popłyniemy na Gozo. Widzę, że już musimy się ustawić w odpowiedniej kolejeczce. Dzień dobry, witamy na Gozo, jednej z wysp archipelagu maltańskiego. Zapowiada się piękny dzień. My właśnie idziemy w pierwsze miejsce, które chcemy zobaczyć już samego rana, gdyż jest 7 rano.
Przyjechaliśmy właśnie na wschodnią część wyspy, gdzie znajdują się zbiorniki na wodę morską, skąd w naturalny sposób pozyskiwana jest sól i wzdłuż tego całego wybrzeża są porobione takie mini baseniki. Okej, dojdziemy zobaczyć co tam jest. Może nas nie wywieje. Jak pewnie wiecie, w 2017 roku Azure Window się zawaliło. Niestety. Mieliśmy jeszcze okazję go zobaczyć, jak stało. Nam się udało, ale spokojnie, Maltańczycy pomyśleli na przyszłość i tutaj jest drugie, zapasowe Azure Window. Przynajmniej tak jest nazywane, właśnie idziemy je zobaczyć. Już widzę, że to nie to samo, ale kształt podobny. Jadąc z nowego Azure Window, zatrzymaliśmy się, bo zobaczyliśmy przepiękną katedrę. W sumie dosyć sporo jest tutaj kościołów. Maltańczycy cechują się głęboką religijnością. Są to chrześcijanie, głównie katolicy. Dlatego zobaczymy tutaj dużo kościołów. Na dzień dobry, jak to można żyć? Słonko wyszło, wiatr troszkę zelżał, Grażynka od razu bardziej uśmiechnięta. Jesteśmy właśnie w Sklendi, taka bardziej turystyczna miejscowość, aczkolwiek bardzo duża. No to jest ona cała. Idziemy no, gdzieś. Są ludzie przynajmniej. Jak są ludzie, my idziemy złapać nie jakieś klify. Tęsknię za ludźmi? No nie, no ale chodzi o to, że przynajmniej ktoś żyje na tej wyspie, bo ostatnie dni to prawie nikogo nie spotykaliśmy. No może w tym Walecie. No tam było trochę być. Stolica. Idziemy na klify. Idziemy łapać promienie słońca. Może kawka? Nasza wizyta w Sklendi minęła. Trwała jakieś 15 minut. Jak widzicie, jest to bardzo mała mieścinka, port, kilka knajpek. Można iść na klify. Jedziemy na miejsce starego Azure Window, które uległo zawaleniu. A następnie na klify. Cześć Przynku, jedziesz z nami do Polski? Jak Luśka? No. O Jezu, ale nie, nie, halo, halo. Tyle was to nie jedzie. To się zawsze tak. Wyskoczyli z krzaków. Cześć! Rodzinka. Rodzinka to chyba rodzeństwo. Dotarliśmy zobaczyć Azure Window. No, sorry, wróć. Kiedyś tu było Azure Window, ale podczas sztormu w 2017 roku wzięło i się zawaliło. Pozostały po nim tylko zatopione skały i Blue Hole. Na szczęście byliśmy tymi szczęściarzami i udało nam się zobaczyć w 2016. Mam piękną formację skalną, no ale już. Znajdźcie brakujący element. Słuchajcie, jeszcze Justyna jako miłośniczka Gry o Tron zdradzi wam pewną ciekawostkę. No ogólnie tutaj była kręcona też scena, chyba kilka scen nawet, z Gry o Tron właśnie, związanych z Daenerys, tak zwaną Danką. Nie jestem pewna, ale chyba tutaj był kręcony ślub. Ślub Danki z Jankiem. Danki i Khaleesi, nie, Khaleesi to była ona. Ten, jak on się nazywał? Jon Snow? Nie Jon Snow, to był pierwszy sezon. Khal Drogo. Khal Drogo, właśnie. Właśnie.
zachód słońca. Właśnie nie wiemy, na które klify. Klify są tam. Tak. No musimy tam dojechać. Musimy jakąś fajną miejscówkę znaleźć, żeby mieć widok na zachód. Prowadź wodzu. Dotarliśmy do klifów. Stęka ma zdzianko wyjściowe chroniące przed wiatrem. Też nie mam czapki. Ale widoki. Niczego sobie. A tak to jest, jak się zepsuje obiektyw. Muszę sobie radzić krótkim obiektywem, żeby zrobić zdjęcie nas. O tu siedzących. Paweł musi iść aż tam. Dzień dobry, witamy w ostatnim dniu na Malcie, w sumie na Gozo. Właśnie przyjechaliśmy na Sunup Cliffs, zobaczyć sobie klify, na które wczoraj nie dotarliśmy. Jeszcze się troszkę pobłąkamy po wyspie, pozwiedzamy i wieczorem niestety do domu. Cieszysz się, że jedziesz do domu? Nie, szczególnie, że dziś się rozpogodziło. I przestało wiać. W okolicy klifów jest ładny deptaczek, gdzie można sobie pospacerować, nawet autem przyjechać. Właśnie jesteśmy na punkcie widokowym na klify. Ale niestety jest to pod słońce. Na klify przyjedziemy jeszcze później, bo będą chyba lepiej oświetlone przez słońce. Na razie przeszliśmy się tym deptaczkiem. Chyba jest to część szlaku trekkingowego, jednego z kilku, jakie są na wyspie. A teraz chodzimy bardziej na taką ścieżkę, że jeśli lubicie spacerować, robić jakiś trekking, na Gozo na pewno nie będziecie się nudzić, a widoki są takie, jak widzicie. Ciekawe, ciekawe. Będę miała, jak znajdę coś polskiego. No ale raczej nie znajdę. Wyspa Gozo w języku maltańskim to Oldesz, co znaczy radość. A skąd w takim razie wyspa nazywa się Gozo? Dlatego, że przyjechali tutaj Hiszpanie ileś tam lat temu i przetłumaczyli po swojemu na język kastylijski. Teraz mówimy Gozo. A my jesteśmy właśnie w Wiktorii, znanej wśród mieszkańców jako Rabat. Oficjalnie jest to Wiktoria, ale mieszkańcy są bardzo przywiązani do starej nazwy, czyli do Rabat. Musimy pomyśleć o przeprowadzce tutaj, ponieważ dom 240 metrów z basenem, cały z kamienia, jedyne 400 tysięcy euro. Ale tu masz tańsze, 175. A dokładnie, a jaki widoczek ładny z okna. Milion złotych. No to taki dom jak w Krakowie. Przeprowadzamy się? No, tu przynajmniej jest więcej słońca. Co my tu mamy dobrego? Boróweczki. Jakie truskawki. Przyjazd na Maltę bez plażowania to nie przyjazd na Maltę, dlatego jesteśmy na Ramla Bay. Idziemy plażować. Śmigaj, śmigaj, zajmij miejsce za parawanem. Jesteśmy na Ramla Bay, jednej z w sumie nielicznych piaszczystych plaż tutaj na Gozo. Jest dosyć popularna wśród lokalnych, no i wśród turystów również. Jakbyśmy 6 lat temu, to tutaj były tłumy, parawanie i te sprawy. A teraz, no jak się domyślacie, po sezonie raczej pusto. Dojechaliśmy do promu, jak widzicie, będziemy płacić za wjazd. Wjazd z Malty na Gozo jest bezpłatny, ale jak już się wraca, trzeba zapłacić. Powinno być około 15 euro za mnie i za samochód, Justyna około 4-5 euro. Się okaże. Się okaże.
20 euro 35 centów. Tikety. A, tu jest napisane nawet. Tak, jest 4,60 i 15,70. Hello. Promy, jak ten, który widać w tle, pływają między Gozo a Maltą co pół godziny przez 24 godziny na dobę. Sam rejs trwa około 20 minut, ale trzeba doliczyć jakieś 15-20 minut dłużej na załadunek pasażerów i wszystkich samochodów. A przed nami już Malta. Idziemy zobaczyć nasz ostatni punkt na Malcie. Idziemy zobaczyć Blue Grotto. Jeszcze mamy zachód słońca. Dzisiejsze pożegnanie z Maltą będę referował sam, gdyż Justyna Roniżewny łzy, że wyjeżdżamy. Więc podsumowując, Malta jest super krajem, jeśli chodzi o wypad taki na city break na kilka dni, ponieważ jest dużo słońca, ciepło, jest co robić. Do meritum. Jak dolecieć? Z Polski można złapać tanie loty. My za nasze bilety zapłaciliśmy 220 zł w dwie strony, ale że moja wspaniała żona nie zrobiła odprawy na 3 godziny przed lotem, musieliśmy na lotnisku zapłacić po 150 zł za zrobienie odprawy. Ale wiecie, jak ogarnie się to wcześniej, to nie macie tego kosztu. Następna rzecz. Na miejscu wynajęliśmy, ważna rzecz, przyjechaliśmy na 5 dni, poniedziałek, piątek i na ten czas wynajęliśmy sobie samochód. Za samo wynajęcie samochodu nie zapłaciliśmy dużo, bo tylko 69 zł, ale na miejscu wykupiliśmy dodatkowe ubezpieczenie, ponieważ Maltańczycy jeżdżą dosyć swobodnie i nie zwracają uwagi, jak kogoś zarysują, obiją czy cokolwiek. No i za to ubezpieczenie zapłaciliśmy 500 zł, ale mieliśmy spokojną głowę, nie musieliśmy się martwić. Trzecia rzecz, paliwko. Objechaliśmy całą Maltę i całe Gozo. Przez te 5 dni wydaliśmy na paliwo 100 zł. Za nocleg. Dwie noce spędziliśmy u naszych znajomych z bloga Rudy i Czarny, u Karoliny i Piotrka, którym bardzo serdecznie dziękujemy za to. A za dwa noclegi na Gozo, on siedzi tutaj i podsłuchuje. A za dwa noclegi na Gozo zapłaciliśmy 296 zł. Z innych wydatków, jak jedzenie, picie i pamiątki, to jest 390 zł na 5 dni. Kalkulator mi pomógł, już mam policzone na osobę wraz z lotami na 5 dni, wyszło to 890 zł. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, jest to wyspa Gozo, bo często nas pytaliście na Instagramie, czy Gozo na jeden dzień jest spoko. Gozo na jeden dzień jest spoko, bo można to ogarnąć i objechać wszystkie punkty, ale my Wam polecamy przynajmniej 2 dni. 2 dni będzie wystarczająco, ponieważ Gozo jest zupełnie inną wyspą, dużo spokojniejszą, ciekawszą. Jaki przyjemny klimacik tam panuje, więc nawet nie warto tam jechać na jeden dzień, bo to będzie takie ujmujące dla tej wyspy. Więc Gozo 2 dni, Malta 3-4 dni, spokojnie objedziecie wszystko. A my tymczasem lecimy na samolot, lecimy do Katowic. I widzimy się... Krakowic. Do Krakowic. No i widzimy się w kolejnym vlogu, także dziękujemy, jeśli wiadomo, podobał Wam się ten vlog, zostawiamy kciuki w górę, subskrybujemy, a jak udostępnicie, będzie prymasorcik. Ciao!